Witamy na spotkaniu z nominowanymi do 22. Polskich Nagród Filmowych Orły. Dzisiaj spotykamy się na wręczeniu takich wyróżnień dotyczących nominacji do Orłów 2020. Pani przygoda to ta związana z Bożym Ciałem. Po drodze tej przygody były Oscary. Wiele osób zauważyło, że pani nie było w Los Angeles, ale posłyszałem, że to była świadoma decyzja. Dlaczego? No tak się akurat zdarzyło, że ja kończę pisać swoją pierwszą książkę w życiu. Dokładnie to był mój termin, mój deadline w wydawnictwie. Będzie miała premierę 31 marca. Będzie miała tytuł Anżowe Dropsy. I taki miałam pomysł, żeby zapisać rok czasu z życia kobiety, aktorki, matki, wiele tożsamości, którą jestem. Taki... Może mogłabym powtórzyć za Igą Cembrzyńską mój intymny mały świat, ale chyba nie, że raczej to jest taki super ekspres pędzący od 7 marca tamtego roku do 7 marca tego roku. Przed nami Orły, 2 marca spotykamy się w Teatrze Polskim. Czy pani ma jakiś swoich faworytów albo po prostu filmy, które w tym roku zrobiły na pani ogromne wrażenie, poza Bożym Ciałem oczywiście? Ja jestem bardzo szczęśliwa i uradowana, że Krysia Janda dostała nominację do roli pierwszoplanowej za Słodki koniec dnia. To jest dla mnie film po prostu najlepszy, porażający. Rola Krysi Jandy, za którą trzymam i wierzę w to, że orzeł trafi w jej ręce.